Dobra, nie będę mówić, że jest brudno, bo jest czyście niezwykle. Zrobię sobie dzisiaj omleta. No, żółtka sobie zostawiam dla kogoś, kto może jeść żółtka, bo ja nie mogę. Po drugie jestem uczulona. Płatki owsiane. Na śniadanie mogę jeść 50 gram, więc akurat tyle dosypię do omleta. Aha, bo w ogóle to wam nie powiedziałam, to dzisiaj jest taki daily vlog. Robię to pierwszy raz, więc troszkę się martwię o to, jak to wyjdzie. Dzisiaj postanowiłam, że przedłużę sobie włosy. I chciałam wam pokazać, jak to wygląda, bo wiem, że wiele dziewczyn akurat się tym interesuje, więc może będę mogła komuś pomóc. Przyjemne z pożytecznym, daily vlog z doczepieniem włosów. Ja tam mam być na 10:00. Jest 9:30 i jeszcze nie jestem ani pomalowana, ani nie zjadłam śniadania. No ja po prostu wiecznie corocznie się spóźniam, chociaż kiedyś było tak, że nienawidziłam osób spóźniackich, bo uważam to za marnowanie czyjegoś czasu, ale od kiedy mieszkam w Warszawie, to mówię wam, jest masakra. Zwykle to wygląda tak, że ja przeglądam, co tam mi nowego napisaliście i tak póki mi się śniadanie nie zrobi. I w ogóle to mam problem... A słychać mnie? Popełniam dużo błędów, ale cieszę się, że wśród moich oglądaczy... Cieszę się, że wśród moich widzów jest tyle profesorów miotków i dziękuję wam, że zwracacie na to uwagę i poprawiacie mnie w komentarzach, bo ja z tym walczę. Miło, że zauważacie i miło, że mnie poprawiacie. I tak się prezentuje moje śniadanie. Sorry. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę pyszne i można się tym najeść. Wiem, że nie powinnam malować się w łazience, bo tutaj jest inne światło, ale jakoś nie mam jeszcze wygodnego miejsca, żeby malować przy oknie. Albo może mi się nie chce. Mówicie, że 20 minut to za długo, to ja wam w 7 zrobiłam prawie taki sam. Już jestem spóźniona, ale to nic. Dobra, portfel jest, telefon jest i chyba wszystko. Więc zakładam buty i lecimy. Jestem spóźniona! Pół godziny. Cały proces przedłużania rozpoczyna się dokładnym myciem włosów szamponem oczyszczającym. W międzyczasie kompletowane są włosy, tak zwane wczesywanie koloru, tak by idealnie pasowały do naszego odcienia. To dosyć skomplikowany proces, z racji tego, że w moim przypadku kolor jest bardzo niejednolity. Pani Agnieszka doczepia włosy tą metodą od ponad 10 lat. Mało tego, w jej pracy zakochały się nie tylko Polki, ale także kobiety z Norwegii. Drugi salon mieści się w Oslo. Pasemka mocowane są do moich włosów, specjalnie do tego przeznaczonym, hypoalergicznym woskiem. Co ważne, na moich włosach nie są stosowane żadne urządzenia grzewcze, a wosk podczas formowania łączenia ma temperaturę około 60 stopni Celsjusza, więc znacznie mniej niż przeciętna prostownica. Łączenie szybko zastyga i ani jego tworzenie, ani noszenie nie wpływa negatywnie na kondycję moich włosów. Łączenia są bardzo małe, kształtem przypominają ziarnko ryżu, mało wyczuwalne w dotyku, bardzo trwałe, a jednocześnie ich zdjęcie jest łatwe i bezpieczne dla moich włosów. Łączenia pozostają trwałe około 3 do 4 miesięcy. Po tym czasie, jeżeli doczepiane włosy są w dobrej kondycji, można założyć je ponownie. Już jestem po i w sumie chyba sami możecie ocenić, jak to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolona, to jak to naturalnie wygląda. Także dzień udany. Zawsze, kiedy mam taki luźniejszy dzień, staram się w całym dniu wygenerować chociaż pół godziny na to, żeby pobiegać. I tutaj na przykład wróciłam z doczepiania włosów, wbiłam się od razu w sportowy strój, zmyłam makijaż, no i lecę spędzać miło czas na świeżym powietrzu. Ja zwykle wybieram 4 lub 6-kilometrowe dystanse. Nie jestem jakimś zapalonym biegaczem, więc wydaje mi się takie optymalne. I dodatkowym plusem w bieganiu jest to, że po prostu poznaję swoje osiedle, bo mieszkam tu od niedawna, więc poznaję te zakamarki. I tyle, ja bieganie mam już dzisiaj za sobą. Lecę do domu. A
po bieganiu czas na uzupełnienie płynów i pamiętajcie, żeby w ciągu dnia znaleźć czas, żeby wypić 2 litry wody dziennie. Ja mam problem, bo nie lubię smaku wody, nie wiem, jest dla mnie taka zwykła. Więc staram się zawsze robić sobie takie napoje z cytryny i mięty. Ja sobie przygotowuję taki napój zawsze, kiedy przyrządzam jakiś posiłek, bo wtedy po prostu tak automatycznie popijam sobie tą wodę i piję więcej. No, teraz zrobię obiad. Oczywiście znowu kurczek, bo nie mam za bardzo czasu, no, ale obiecuję Wam, że będzie więcej takich przepisów. Ale na przykład, żeby zoptymalizować sobie czas przygotowywania tych posiłków, możecie smażyć więcej kurczaka, na przykład na 2 dni. Wtedy nie tracicie czasu na przyrządzanie danego posiłku i kończą się takie wymówki, że o Boże, nie mam czasu sobie gotować, bo każdy znajdzie chociaż 40 minut w ciągu dnia, żeby ugotować sobie posiłki na następny dzień. Ja to wiem, bo jako kelnerka pracowałam po 14 godzin dziennie, wracałam do domu, robiłam ćwiczenia i jeszcze gotowałam sobie obiady i wszystkie posiłki na drugi dzień. Nienawidzę tego robić. I zawsze się poparzę przy otwieraniu tego worka i w ogóle. A jeszcze mi coś pękło, bo mi wypadają kosteczki, znaczy... Kurde! Kalafior mi wpadł do zlewu, znaczy brochu. Jak zwykle coś mi wypadło z talerza, ale ja jestem takim... Dobrze gotuję? Ale jestem takim ciapkiem, nie wiem jak to nazwać, ciapek? Ciapek? Ciapa? A jak byłam mała, to praktycznie nic nie psułam i zawsze psuli moi bracia jakieś rzeczy, a ja byłam zawsze tą świętą Olusią, najcudowniejszą, no a teraz się troszkę to pozmieniało. I nic na to nie mogę poradzić. Mój dzień jest zwyczajny, jak każdy z Was wstaje rano, wykonuje podstawowe czynności i tylko czasem dzieje się coś tak bardzo ciekawego, co chcielibyście zobaczyć. Ale no niestety nie każdy życzy sobie tego, żeby podczas takich rzeczy jak na przykład sesja zdjęciowa czy castingi była obecna ze mną kamera bądź mój własny aparat. I mam do Was ogromną prośbę. Chciałabym z okazji 100 tysięcy subskrypcji zrobić taki kreatywny Q&A i chciałabym, żebyście pod tym odcinkiem zadawali mi pytania w takim nawiasie kwadratowym z oznaczeniem Q&A, a ja z tych pytań wybiorę najlepsze, najbardziej interesujące dla mnie i po prostu na nie odpowiem. I wydaje mi się, że to będzie super odcinek z okazji tego, że wybiło nam mi 100 tysięcy subskrypcji, więc to działa! Tu na dole, tu na dole. Dobra, na dzisiaj starczy. Lecę się szykować, bo jak zwykle znowu będę spóźniona. Na dzisiaj spotykam się ze znajomymi. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten mini daily vlog i będziecie więcej chcieli takich odcinków. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się ze mną swoją opinią w komentarzu i subskrybujcie mój kanał.